osób. Na wystawie, tak jak Państwo widzicie, nie prezentujemy żadnych okropności. Prezentujemy Nowy Jork przed tym tragicznym dniem i po tym tragicznym dniu. Czyli jak pokazujemy, jak doskonale naród amerykański poradził sobie z tą traumą. My też, Europejczycy, będziemy się zmagać z terroryzmem. Już się z nim zmagamy, na szczęście w Polsce jeszcze nie. Oby to do nas nie dotarło. Tym niemniej chcemy zademonstrować też poprzez tę wystawę, że trzeba myśleć o przyszłości, patrzeć w przyszłość, nie poddawać się i działać ku dobru wspólnemu.